Co się dzieje? Co się dzieje? Popatrz tylko pod most, a zrozumiesz. Coś takiego widzę pierwszy raz w życiu. Czemu nikt nie przepędzi tych obwiesiów? Co się stało? Jechałem do miasta z moimi pomocnikami, kiedy nagle ni stąd, ni zowąd wyskoczyli na nas uzbrojeni bandyci. Na szczęście umiem się bronić, bo podzieliłbym los pozostałych. Kto cię napadł? Bandyci! Któż by inny? Czają się w pobliżu tego mostu. Kiedy ktoś chce przejechać, wpada w ich sidła. Wiedziałem, że most jest mało bezpieczny, więc chciałem się przeprawić pod nim. Ale widzę, że mieli wielką chrapkę na moje towary. Ci dranie skoczyli na nas z mostu, prosto na wóz. Powinienem był próbować przekraść się pod osłoną nocy. Ten sprzęt pod mostem należy do ciebie? Tak, wózek, towary, wszystko! Znalazłem trochę tego po drodze. Możesz sobie zatrzymać te bibeloty, nie są dużo warte. Jedyną naprawdę cenną rzeczą były trzy kamienne tabliczki, które te dranie oczywiście zrabowały. Kamienne tabliczki? Jeden z miejskich magów wody chciał je ode mnie kupić, a ja obiecałem mu je dostarczyć. Muszę je za wszelką cenę odzyskać, inaczej moja reputacja legnie w gruzach. Czemu ten mag tak bardzo się nimi interesuje? Powiedział, że potrzebne mu są do badań i poprosił, żebym rozejrzał się za innymi tego typu przedmiotami. Gdzie znalazłeś te tabliczki? Część z nich znalazłem w mauzoleach i podobnych budowlach, a część w jaskiniach. Większość sprzedałem temu magowi z Korinis. W tych okolicach ciężko się na nie natknąć. Najczęściej znajdowałem je na północny wschód od miasta. Czemu po prostu nie poszukasz innych? Niestety podczas walki z bandytami skręciłem kostkę. Mogę chodzić, ale podróżowanie i zwiedzanie jaskiń raczej odpada. Jeśli chodzi o te tabliczki, znalazłem kilka. Wielkie dzięki. Brakuje jeszcze jednej. Oczywiście zapłacę ci za fatygę.